No i kolejne zwiedzanie, tym razem po niemieckiego pałacu. Tutaj już widać pierwsze rzeczy z tego pałacu, jakie zostały zrujnowane. A to jest główne wejście. Jest ono oczywiście zamurowane, żeby nikt tam nie wchodził. Pałac, no, dwa piętra miał jak nic. Parter, pierwsze, drugie. O kurde, pomimo, że wszystko tutaj jest zamurowane, tak czy siak można wejść i wejdziemy. O kurde, kolumny, tutaj jakieś zaczepy jeszcze, na drzwi pewnie, jak żeby na co innego. No i dobra, idziemy. Tutaj mamy podjazd, natomiast do tego pałacu tam już jest jedno jakieś okienko piwniczne czy coś tam. Tak, jest piwniczne, ponieważ okienko. Tutaj kolejne jakieś kolumny zdobienia. Tak dalej, tutaj był podjazd, tam kolejna kolumna leży. Się zdaje, że tu był wjazd, nie? Czy tam? Tam, tu był wjazd na pewno. Tutaj była tak zwana jakby fosa wokół niego. Tutaj już mamy jedno okienko piwniczne. Oczywiście mnóstwo syfu tam leży, jak żeby inaczej. Tutaj już mamy kolejny jakiś tego z jakąś... Mnóstwo gruzu. Cały pałac jest zdezelowany i to w dość mocnym stanie. Tutaj była jakaś taka wnęka czy coś. Okna oczywiście pomurowane są. Tak to wygląda od góry. Piętra się zawaliły. Tutaj chyba lepiej będzie to widać. Piętra się zawaliły, a to wszystko, po czym chodzimy, to właśnie są piętra. Niestety. Tutaj trzeba owszem uważać, jak się chodzi, bo można spaść na zbity pysk. Tutaj mamy piwnicę. Jedną, przynajmniej zejście łukowate, tak jak widać. A tutaj mamy natomiast to właśnie wejście główne. To było wejście główne i prawdopodobnie tutaj prowadziły jakieś schody do góry. Chyba, chociaż te łukowate sklepienia jakby idą w dół, ale schody myślę, że były prowadzone od tamtąd do góry. No ale tu mamy bardzo ładne te, bardzo ładne zdobienia. Tutaj nawet zdobienie jest prawie całe. I to wszystko to jest nasyp z pięter, jaki spadł tutaj. Tutaj mamy całkiem jeden ciekawy pokoik, ale tego zobaczymy później. Tutaj mamy resztę pokoi, jakieś takie sklepienie łukowate. Może to okien czy czegoś. Wszystko pomurowane tutaj. Tam mamy jedno z przejść, ale ono jest zarośnięte krzakami. No, tu akurat poza tym łukowatym sklepieniem nie ma nic takiego ciekawego. Nie, nie, tam jest zarośnięte. Tu? Tu, nie. Tędy, tą drugą. Ta. Tutaj mamy piwniczkę. Chyba piwniczkę, chociaż nie jestem pewien. To znaczy, tutaj na pewno były jakieś piwnice. Tam w ogóle jest jeszcze piwnica z podwójnym tyłem, z podwójnym wejściem. To już nie będzie nic widać, ale tutaj jest jeszcze jakaś wnęka. Tutaj pozostałość jakby piwnicy. Ale tutaj już widać, są takie... O, widać właśnie tutaj łukowate te, tak samo tu. U góry mamy jeszcze pozostałości zdobień, jakie tutaj były.
Tutaj się ładnie utrzymały. Masz nawet z takim zdobieniem po środku tego krzyża. A tutaj wygląda, jakby szły jakieś poręcze, bo jest takie wyżłobienie i są tutaj haki. Czyli to wygląda, jakby rzeczywiście tu mogły być jakieś poręcze. Tak samo tutaj jest kolejny hak, tam kolejny. Tam jest jakieś drewno wystające z tego łuku. I to wygląda rzeczywiście, bo sklepienie tego całego łuku wygląda, jakby szło w tamtą stronę. Także to wygląda, jakby były tutaj może schody, nie wiem, nie mam pojęcia. Tutaj mamy kolejne pięterka. No rusz się, panie, bo trzeba przejść. Zarośnięte suchymi drewnami. Tutaj krokwie, jakie pospadały z góry, już porośnięte mchem. Tam jest zbyt zalesione, żeby pójść. Ale tutaj, proszę bardzo, tutaj jest komin. Komin. Tam wszystkie piętra do góry. I pokazano, proszę bardzo, jak to było kiedyś właśnie wygodne, z kamieni. Tam w ogóle mamy łuk, to wygląda, jakby było zamurowane. Patrz, panie, w ogóle ty, dziki. Tu wygląda, jakby było zamurowane. No. Bo patrz, tam jest łuk z tych zrobiony z cegieł, a te kamienie to w ogóle wygląda, jakby było wszystko zamurowane. Tutaj dziwne. Tak. Nie, może tu rzeczywiście coś kiedyś było w tym miejscu, gdzie to są te kamienie. Może było jeszcze za czasów tego kogoś, jakiegoś tam króla Maciusia, nie? Tutaj komin prowadzi. Tutaj mamy dziury, czyli tu musiały być jakieś krokwie, bo to są dziury wykute. Tutaj musiały, nie wiem, prawdopodobnie jakieś krokwie stać, czy coś tam podtrzymujące, stropy. I tutaj mamy pokój, gdzie jak byłem z jakieś 11 lat temu, tutaj teraz jest ciemno, bo tutaj wszystkie okna zostały zamurowane, ale jak byłem tu w tym pocyku z jakieś 11 lat temu, to ten pokój był najładniej zachowany. Tutaj zostało właściwie z tego zachowania, to tylko zostały te takie, jak tutaj widać, podsuwniki, czy jak to się tam nazywa prawidłowo, i tylko to zostało. A mówię, byłem 11 lat temu, że jeszcze wtedy te okna były niezamurowane, to normalnie można było tymi oknami wejść, to u góry na stropie, tu wszystko jeszcze było w tynku. I tu były wszystkie te freski i zdobienia, i to było wtedy najładniej zachowane. Tu kolejny komin. Tutaj jest ten zalesiona część, ale tutaj tak naprawdę nie ma nic ciekawego. Kolejny jakiś pokój. O, tam widać, jak się krokwie zawaliły. Jest jeszcze jedna ciekawa część, bo jest możliwość wejścia na piętro. Jest możliwość wejścia na piętro, to jest jedyna możliwość. Tylko z tego powodu, że zwał sufitów całego poddasza wszystkiego, jak spadł, to utworzył, moi drodzy, wejście, taki nasyp, z którego można wejść. Oczywiście jest to ryzykowne, bo to jest ten nasyp. Ale wejdziemy. Wejdziemy, bo dlaczego by nie? Są zresztą tutaj drzewa, dzięki którym można się trzymać. Ale trzeba naprawdę uważać, jak tu się wchodzi. Tutaj jest komin. I proszę bardzo, jesteśmy na pięterku jednym. Nie powiem, żeby to piętro się zachowało, bo się nie zachowało. No ale jak widać, to jest jedna z takich pozostałości pięterka. Tam jest właśnie wejście główne, jak widać, w tamtym miejscu. I tak wygląda pięterko. Tutaj mnóstwo napisów. Jeszcze najlepiej, że jest mój podpis sprzed 12 lat. Chciałem go właśnie znaleźć, no i znalazłem. Tak to wygląda u góry. Tam już chyba był, chociaż nie, tam w sumie jeszcze było jedno piętro nad nami. Teraz jesteśmy na pierwszym piętrze, tak, jest jeszcze drugie piętro. Czyli tutaj, tu właśnie jest, tu gdzie jesteśmy jest pierwsze piętro, bo to jest strop od drugiego piętra.
tutaj tabelka, to jest strop od drugiego piętra. Tylko że tutaj wiadomo, się tak nasypało, że aktualnie stoimy na półtora piętrze, że tak ujmę. Tam jest, no, ładny spad w dół. Tutaj o krokwie jeszcze jak wystają. Tak samo tutaj. Pieprzona alergia. Tak to wygląda. Tam jest kolejny właśnie pięterka były. No i tak to wygląda. No i co? No i właściwie tak się kończy wędrówka po tym pałacyku. Tutaj właściciel kamery przed nami idzie. Właściciel kamery, pomachaj tutaj. Kamera, pomachaj, właściciel. No, widzicie, właściciel pomachał. Teraz trzeba tylko uważać, jak się schodzi, żeby nie spaść na zbity pysk. A nie chciałbym stąd spaść. W miarę gładko poszło. Nasypy tych cegieł i tego kamieni cegieł i tego gruzu to spowodował, że to przez te wiele, wiele lat utwardziło się i grunt jest nawet pomimo tej ściółki, tych wszystkich tutaj szyszek, nie szyszek, bazi, bo tu widzę bazie są pełne na podłożu. A to jednak mimo jest wszystko trwałe i da radę po tym spokojnie przejść. No i koniec. W tym oknie kończy się wędrówka. Miło było, ale się skończyło. Ale się skończyło. Tak jak skończył się ten budynek.